Moim gościem jest Sławomir Gadomski, wiceminister w Ministerstwie Zdrowia. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem pana zapytać o plany finansowe dotyczące NFZ-u. Planowane są dosyć spore zastrzyki gotówki. Do lipca, zdaje się, tego roku macie państwo przyjąć nowy plan finansowy. Z tego, co się orientuje, 4 miliardy mniej więcej do lipca, do końca roku. Budżet łącznie 100 miliardów, rekordowy. Faktycznie, jesteśmy, tak się zbiegło w czasie, w takim historycznym momencie, że równolegle w Warszawie już rozpoczęła się chyba Komisja Zdrowia, która debatuje nad zwiększeniem planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia o ponad 4 miliardy złotych. I to jest historyczny moment, bo dzięki temu przekroczymy tą magiczną barierę 100 miliardów na zdrowie. Bariera, która jeszcze niedawno wydawała się nieosiągalna. Warto wskazać, że w 2018 roku chociażby plan wydatków i nakładów na 2018 rok to było 90 miliardów, czyli ten przyrost w ciągu tego roku no jest ogromny, jest dwukrotnie większy niż tempo wzrostu PKB. Ja mam nadzieję, że nawet na 100 miliardach się w tym roku nie zatrzymamy, bo ostrożne szacunki mówią o tym, że to będzie ponad 101, może nawet 102 miliardy. Ogromna pula środków, aczkolwiek dobrze wiemy, że i wiele osób mówi, że te środki na zdrowie zawsze mogą być niewystarczające, że postęp technologiczny, farmakoterapia no idą w takim tempie, że nadrobienie pewnych i zaległości i jeszcze ciągle gonienie Europy no jest ciężkie, natomiast sukcesywny wzrost nakładów musi następować. Temu służyła ustawa 6%. Ja z ogromną satysfakcją dzisiaj mogę ogłosić, że my znacznie przekraczamy te warunki brzegowe, które sami sobie jako rząd narzuciliśmy. Już dzisiaj de facto po zwiększeniu tego planu i po osiągnięciu ponad 100 miliardów będziemy mieli więcej nakładów niż zaplanowaliśmy na rok następny. Także no to pokazuje rzeczywiście, że ten przyrost jest nawet szybszy niż jeszcze niedawno, czyli 2 lata temu i w tamtym roku przy zmianie zakładaliśmy. Pojawiają się przy tej okazji oczywiście pytania o to, na co pieniądze zostaną przeznaczone i jednocześnie pojawiają się te pytania o ewentualne podwyżki w sferze zdrowia. Kto może na nie ewentualnie liczyć i czy takie są rzeczywiście planowane w budżecie? Te środki zostaną przeznaczone naprawdę na szeroki katalog działań. Jako przykłady wydaje mi się, że należy wskazać zwiększenie wyceny. Zwiększenie wyceny, które w naszym odczuciu ma zapewnić właśnie dyrektorom szpitali, dyrektorom placówek medycznych tą poduszkę finansową, którą mogą przeznaczyć na wynagrodzenia tych zawodów, które w pewnym sensie można powiedzieć pominięte zostały, to brzydkie słowo pominięte, ale które nie skorzystały z tych podwyżek celowanych dla lekarzy i pielęgniarek. Mówię tu o fizjoterapeutach, diagnostach, technikach medycznych, ale też personelu administracyjnym, księgowym. No, to są ludzie, którzy też czekają na podwyżki, na pewne wyrównanie no, takich wieloletnich niestety w zakresie płacowym zaniedbań. Ta wycena to jest 680 milionów już de facto skierowane od 1 kwietnia. No i w ramach tych dodatkowych 4 miliardów, o których rozmawialiśmy, kolejna transza, mam nadzieję, od 1 lipca zwiększenia wycen. Ale to nie jest tylko to. To jest też skrócenie kolejek w zakresie zaćmy, endoprotezoplastyki, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego. To procedury, na które podjęliśmy trudną decyzję tak naprawdę wprowadzenia tych świadczeń jako świadczenia bezlimitowe i dzisiaj de facto nieograniczone kontraktowaniem z Narodowego Funduszu Zdrowia. No, to już pewne działania, które podjęliśmy w tym zakresie, już skróciły kolejki. No, warto wskazać, że w zaćmie było około 500 000 ludzi czekających w kolejce jeszcze w roku 2015. Dzisiaj mamy ponad 100 tysięcy. Ja mam nadzieję, że te działania w tym zakresie związane no, chociażby ze zwiększeniem finansowania sprawią, że za rok żaden polski pacjent nie będzie czekał na zabieg zaćmy. Ja jednak takim kołem jeszcze na moment wrócę do tych ewentualnie planowanych podwyżek. Na początku września, czy we wrześniu planowane są być może protesty nauczycieli. Też pojawia się w tej publicznej przestrzeni taka opinia, czy takie zdania, że mogą inni jakby
beneficjenci tej strefy budżetowej, sfery budżetowej, zacząć oczekiwać podwyżek w różnych sferach. To też może dotknąć państwa, że tak powiem, części, czyli rzeczywiście tej części zdrowia. Mowa jest o fizjoterapeutach właśnie, o których pan wspomniał. Niewykluczone, że inne osoby, które pracują właśnie w zdrowiu, będą chciały po prostu i będą miały konkretne oczekiwania, być może wyjdą na ulicę, żeby te oczekiwania zostały spełnione. Czy są takie analizy pod tym kątem robione? Czy te podwyżki, które państwo planujecie, myśli pan, będą wystarczające, aby w jakimś stopniu uspokoić te osoby, którym po prostu na tym zależy, żeby więcej w miarę możliwości zarabiać, a jak wiemy, no, w sferze zdrowia nigdy te zarobki nie były satysfakcjonujące. No właśnie, nigdy nie były i o tym właśnie mówimy, że są to pewne zaniedbania, których też nie da się zasypać jednym ruchem. I wiadomo, że pewnie te środowiska, te zawody, o których mówimy, fizjoterapeuci, diagności, technicy, chcieliby zarabiać od razu tu i teraz znacznie więcej. No, musimy to rozłożyć ewolucyjnie. No, wraz z dalszym sukcesywnym wzrostem nakładów, no, chcemy przeznaczyć te środki właśnie na chociażby zmianę wycen, która ma umożliwić dyrektorom placówek podwyżki. No, nie zrobimy tego w jednym roku. W tym roku i tak mówimy o dwukrotnej zmianie wyceny, która, no, mamy nadzieję, zostanie skierowany ten strumień środków właśnie do tych grup zawodowych. Procentowo wiemy mniej więcej, na jakim pułapie mogą się kształtować te ewentualne podwyżki. Jeżeli się pojawią, to czy one będą do końca roku, czy już od nowego roku rozliczeniowego, jak to będzie wyglądać? Nie można tego tak jednoznacznie powiedzieć, bo to zależy jednak od indywidualnej sytuacji w danej placówce medycznej. Są placówki, w których dzisiaj fizjoterapeuci absolutnie nie narzekają i są wynagradzani dobrze przez dyrektorów. Są oczywiście takie po drugiej stronie, powiedzmy, tej barykady. To indywidualne decyzje dyrektorów, indywidualne decyzje, do której grupy mogą skierować strumień pieniężny. No, aż tak w te zarządzanie tutaj jednak, no, tą sferą kadrowo-płacową, no, nie chcemy ingerować. No, wierzymy w to, że te środki mają przede wszystkim umożliwić te podwyżki. To jest fundament. Zapytam jeszcze o plan dotyczący kolejek. Macie państwo taki projekt, który zakłada dofinansowanie komercyjnych usług medycznych. Dzięki temu teoretycznie powinny się zmniejszyć kolejki do specjalistów. Chciałem zapytać, na czym dokładnie ten program polega i jakie usługi medyczne obejmie i też jakie kwoty na to przewidujecie państwo? Na razie, tak jak mówiłem, skracanie kolejek jest podobnym procesem właśnie. No, te kolejki od wielu lat narastały. No, to jest problem, no, nie dzisiejszego roku, nie roku wcześniej, tylko pewnie większość z nas pamięta kolejki jako taki stały element wpisany niestety w nasz system ochrony zdrowia. Tego też nie da się skrócić w rok. Ja pragnę zwrócić uwagę na te procedury, w których już żeśmy właśnie ten trud podjęli i o których pan mówił tutaj, o tych działaniach dodatkowych. No, to są właśnie przede wszystkim zaćma, endoprotezoplastyka i świadczenia diagnostyki obrazowej. Od tego zaczęliśmy, chcielibyśmy dokończyć, no i stopniowo dołączać kolejne procedury. Realizując to, można powiedzieć, wielotorowo, bo to z jednej strony jest zwiększanie nakładów poprzez zwiększanie finansowania. To są te świadczenia bezlimitowe, o których mówiłem, czyli de facto ogromne zwiększenie dostępności, bo nieograniczone poziomem finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To są też pewne standardy, które w tych procedurach wdrażamy, chociażby w zaćmie, które mają zapewnić z drugiej strony efektywność wydatkowania tych środków. No, ja mam nadzieję, że ten katalog procedur będziemy stale rozszerzali. A jest jakiś plan, jest wyobrażenie, od których należałoby zacząć, które są tutaj priorytetowe? Największym wyzwaniem jest skrócenie kolejek w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, kolejek do lekarzy specjalistów, aczkolwiek ta droga nie jest tak prosta poprzez takie zwykłe, proste rozszerzenie dostępności czy zwiększenie finansowania. Tu mówimy o fundamentalnym i strategicznym problemie ostatnich lat, czyli niedoborze kadr medycznych. Tutaj jakby pewne działania muszą iść w inną stronę. Muszą przede wszystkim zachęcić do studiowania na tych kierunkach. Temu służą przykładowo projekty związane z wyposażaniem uczelni w centra symulacji medycznej. Ultra nowoczesne w pewnym sensie i innowacyjne na skalę europejską.
miejsca, w których studenci, czy to lekarskie, kierunków lekarskich, czy pielęgniarskich, mogą w warunkach symulowanych, w bardzo różnych sytuacjach zmierzyć się w praktyce. To już nie jest siedzenie na wykładach i nauka anatomii, tylko faktycznie zadania, można powiedzieć, bojowe w praktyce. To jest jedna z zachęt. Oczywiście mówimy o pewnych zachętach. Ale to mówimy o perspektywie przyszłości, bo mówimy wieloletniej rzeczywiście, a alarmujące są takie zapotrzebowania w bieżącym życiu codziennym, kiedy stoimy w tych kolejkach do specjalisty, kiedy czekamy na większe pensje w służbie zdrowia. Są alarmujące, ale tu musimy się jednak uzbroić pewną cierpliwość, no bo tych lekarzy no nie można przybyć. Proces, w sensie z dnia na dzień, no procesy kształcenia trwają. My istotnie zwiększyliśmy, no nie wiem, w ciągu 2 lat chociażby o ponad 20% limity na studiach lekarskich. Uruchomionych zostało wiele nowych kierunków uczelni pielęgniarskich. Te limity na studia zostały bardzo mocno zwiększone. Faktycznie musi to potrwać kilka lat i niestety wydaje się, że w tym zakresie musimy się trochę uzbroić w cierpliwość, bo nie jest to kwestia nakładów i nie jest to kwestia działania takiego ad hoc, punktowego, które mogłoby tę sytuację jutro poprawić. Oczywiście staramy się tą dostępność zwiększać. Dokontraktowuje Narodowy Fundusz Zdrowia te świadczenia, w których jest to możliwe, na przykład kardiologię dziecięcą. Bardzo trudna sytuacja, bardzo mało kardiologów, dlatego też w tamtym roku chociażby zdecydowaliśmy się na zwiększenie wyceny, poprzez wskaźniki korygujące. No to są takie zachęty i takie działania, na które dzisiaj możemy sobie pozwolić i którymi staramy się faktycznie te kolejki skracać. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Moim gościem był Sławomir Gadomski, wiceminister w Ministerstwie Zdrowia.